Watch Nuge 566, Minecraft, games, and more. Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuch 566 i witam Was w kolejnym odcinku Wojtuch Show'a i w tym odcinku sobie mówię top 3 komiksów, które mi się spodobały najbardziej z 2016 roku i głównie to będą komiksy z Marvel Now, więc zapraszam do oglądania. Pierwszym komiksem, miejsce trzecie, Wolverine i X-Men Saga Hellfire. Tutaj wywarło na mnie wrażenie takie... Jest to X-Men, czyli historia o mutantach. Jeżeli nie czytacie komiksów, to w tej serii Wolverine i X-Men właśnie Wolverine zakłada własną szkołę dla mutantów tam, ponieważ wcześniej w komiksach tam się wydarzyły różne tam nieciekawe sprawy związane ze śmiercią doktora Charlesa Xaviera. Jakby właśnie Wolverine chce to odbudować tak bardziej na pokojowo, a w tym komiksie jest to pokazane tak, że taka organizacja zwana Hellfire Club, walcząca z X-Men, zakłada swoją szkołę Hellfire Academy, która jest zupełnym przeciwieństwem tego, co właśnie głosi Charles Xavier i co teraz głosi Wolverine. I to jest ciekawe też, że jeden z uczniów, Quentin Quire, taki co ma różowego Irokeza i ma takie moce psychiczne, właśnie chciał się wyrwać z tej szkoły normalnej Wolverina i po prostu tak wziąć sprawy w swoje ręce, jeżeli chodzi o jego życie, co nie? I chciał między innymi też dołączyć do Hellfire Academy, dlatego że jego przyjaciółka tam niejaka... Idi Okunkwo tam dołączyła, dlatego że właśnie w ostatnim komiksie Wolverine X-Men Szkoła Przetrwania coś tam, jakieś sprawy się wydarzyły z Bro, czyli takim kosmicznym uczniem, nie będącym mutantem, że chciała właśnie opuścić tutaj szkołę Wolverina i przystąpić do Hellfire Academy. No, takie coś. I to jest chyba jedyny na razie komiks z tej serii, który nie jest tak do końca śmieszny, bo każdy z komiks, te dwa komiksy ostatnie, co kiedyś czytałem, właśnie Szkoła Przetrwania i pierwszy komiks Cyrk Przyjechał do Miasta, były właśnie takie mocno bykowe, przynajmniej na początku, a ten jest dosyć poważny. Oczywiście to też są elementy humorystyczne, no ale jeżeli chodzi właśnie o te przenosienie się ze szkoły do szkoły, to już to jest bardziej takie na poważne. Dobra. Miejsce drugie. Guardians of the Galaxy, czy też Strażnicy Galaktyki Nieskończoność. To jest powiązane z eventem, który też wyszedł w Polsce. Marvela. Czekajcie, tu zaraz znajdę listę komiksów. Ten event nazywa się Nieskończoność. Też to obejmuje inne serie tutaj z Marvel Now w Polsce, ale tutaj akurat się załapałem na to ze Strażników Galaktyki. Chyba teraz nie znajdę tej listy, no trudno. Później może jak będę tutaj wstawał green screen, właśnie w ogóle mam nowy pokój, nowy dom, ale to opowiem w innym filmie. Wam pokażę coś. W tym komiksie jest zawarta historia taka, że Thanos, taki wielki fioletowy dziad, chce napaść na Ziemię, bo coś tam się stało. I dokładnie nie pamiętam co, ale w napisach pewnie coś tam dostaniecie. No, dużo z tego nie pamiętam, no kurde, czytałem to, nie wiem. Okej, okay, akurat nie skończyłeś to niedawno, ale na przykład właśnie tam Wolverine i X-Men czytałem w lipcu, więc no. To kupa czasu jest. Ale nieważne jaka jest fabuła, ważne jest to, że w czasie tego właśnie ważnego eventu ten komiks, jak jest jakaś poważna sytuacja, na przykład tam muszą uratować agentkę SWORD, czyli coś jak SHIELD, tylko broniących Ziemię przed zagrożeniami z kosmosu. To oczywiście jest sytuacja bekowa, tam wszystko jest zrobione tak, że wszyscy sobie robią z tego jaja. No, takie coś. Nawet kurde taki shop
Rocket Raccoon to też, kurde, robi sobie ze wszystkiego jaja. A, blam, zabiłem cię. Nie, jakby... Patrzy na świat przez różowe okulary. O, można tak powiedzieć. Dobrze. No i nie wiem. Miejsce pierwsze. X-Men Bitwa Atomu, czyli komiks, który dostałem na święta. O mój Boże. Czy myśleliście kiedyś, że to że można stworzyć historię o bohaterach z teraźniejszości, przeszłości, z przyszłości, innej przyszłości, z odleglejszych czasów? I jeszcze w ogóle są porąbane jakieś konflikty. Może tak. Bo aktualnie właśnie w tych komiksach z X-Men, między innymi Wolverine i X-Men, mamy takie zdarzenie, że ta grupa mutantów to są pierwsi oryginalni X-Men z 1976 roku bodajże pochodząca, dlatego że Beast, czyli Henry McCoy, wezwał ich na ziemię, dlatego że jeszcze w komiksach było właśnie w ogóle takie wydarzenie w tych teraźniejszych z Marvel Now, że Wolverine i Cyklop rozdzielili swoje poglądy. Wolverine tam, Cyklop dołączył tam do Magneto i robili tam jakąś, kurde, rewolucję, nie wiadomo co, a Wolverine chciał właśnie przywrócić taką normalność. I między innymi Beast temu dopomógł, ściągając z przeszłości tą grupę X-Men. Czyli Icemana, młodszego Cyclopsa, żeby przemówił do rozsądku starszemu, Angela, Beasta, Henry'ego McCoy'a, który jeszcze nie był takim niebieskim, włochatym gorylem, czy, co, czy czymś w tym guście, i Jean Grey. Właśnie, tutaj jest ciekawe wydarzenie z komiksów, że około 10 lat temu też była taka seria z X-Men, w której Jean Grey zginęła. I w tym komiksie jest też związana taka ciekawa rzecz, że X-Men chcieli znowu odesłać tą grupę z powrotem do ich czasów. Ale okazało się, że to był jednak zły pomysł, dlatego że tam później narodziło się inne bractwo mutantów. Między innymi z taką Jean, ale nie pochodzącą z tych czasów teraźniejszych, tylko tą Jean z przeszłości, która żyła sobie dalej w przyszłości. I wiem, że teraz to tak brzmi dziwnie, no ale tak jest. I tam tworzą też właśnie swoje bractwo mutantów i tam jest też Deadpool, kurde. W ogóle jakiś odmieniony i cała fabuła właśnie opiera się na tym, że właśnie albo chcą przesłać ich do przyszłości, albo nie chcą, bo tego chce też bractwo złych mutantów. Później jeszcze mamy X-Men z przyszłości, którzy powstrzymać chcą bractwo tamtych mutantów. Właśnie ciekawostką jest to, że w bractwie tych złych mutantów jest ta przyszła Jean z przeszłości, która przeżyła przyszłość, ale nie jest to teraźniejsza Jean z tej rzeczywistości. Wiem, jak to znowu dziwnie zabrzmiało. Jeszcze tam jest Henry McCoy, co jest dziwne. Wnuk Charlesa Xaviera oraz syn Wolverina. No. I oni tam tworzą bractwo złych mutantów, dlatego że tam jakaś sytuacja się zdarzyła w przyszłości, że... że tam jakaś się katastrofa wydarzyła, że coś tam na nich napadł czy coś, i oczywiście oni się o to wijali. Potem postanowili się zbuntować i zniszczyć wszystko w ogóle. No tak, taka dziwna historia, ale na tyle zrobiła na mnie ogromne wrażenie, że znalazła się na pierwszym miejscu, że kurde, pierwszy raz czytałem coś tak dziwnego. A i jeszcze mamy jednego Icemana, właśnie jednego Icemana z przeszłości, jednego Icemana z tej teraźniejszości, jednego Icemana z przyszłości. Mamy Icemana z przyszłości, który przypomina takiego dziwnego Gandalfa, i mamy drugiego Icemana z przyszłości, który okazuje się być czarem tamtego dziwnego Gandalfa z przyszłości Icemana. I też dołączył do tego wraz z mutantów. No. I to by było chyba na tyle, dlatego że no mniej więcej jakoś przedstawiłem to fabułę tych trzech komiksów. Może tak trochę niewyraźnie, może nie. Może trzy komiksy?
Zobaczymy, co przyniesie 2017 rok. A może też zaplanuję jakieś inne rankingi, na przykład z filmów. Albo nie wiem jeszcze z czego. Ulubionych anime, nie wiem, zobaczymy. Ale to by było jak na razie na tyle. Ten film prawdopodobnie zostanie przesłany już w nowym roku, więc komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, no i nara.